W Jeleniogórskiej Poradni Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień Monar od kilku miesięcy przyjmuje psycholog. Wszystko dla lepszej i pełniejszej diagnostyki pacjentów trafiających do poradni, mówi Żaneta Marmon-Leśniak. Do tej pory był to specjalista psychoterapii uzależnień i lekarz psychiatra, natomiast diagnoza psychologiczna jest niejako dopełnieniem tej diagnostyki, a także pozwala na szersze zajęcie się nieletnim pacjentem i jego rodziną. Dlatego, że psycholog nie tylko dokonuje diagnostyki psychologicznej, ale również od niedawna szkoli się w terapii par krótkoterminowej z drugim psychoterapeutą uzależnień. Także rzeczywiście moim celem było to, żeby oferta poradni była dostosowana i jak najszersza do aktualnych potrzeb klientów zgłaszających się do naszej placówki. Możliwość skorzystania z porady psychologa jest uzupełnieniem procesu wychodzenia z różnego rodzaju uzależnień. Psycholog, jeżeli chodzi o młodzież, dokonuje korekty pewnych zachowań, wskazuje jakby nowe drogi czy umiejętności, na przykład trening rozwiązywania problemów, zachowania asertywne w miejsce zachowań agresywnych, które towarzyszą na przykład przy odstawianiu substancji. Osoby chcące podjąć terapię na oddziale dziennym powinny zgłosić się osobiście do poradni przy ulicy Wolności 70 lub umówić się telefonicznie na rozmowę diagnostyczną. Poradnia jest czynna od 8:30 do 20:00, od poniedziałku do piątku.